Tomasz Sekielski niedawno opublikował swój kolejny film PT Zabawa w chowanego, w którym przedstawił kolejne przypadki pedofilii oraz jej ukrywania w Kościele katolickim. Gdy na jaw wyszła sprawa kolejnego duchownego, dziennikarze udali się do miejscowości, w której był proboszczem, aby dowiedzieć się więcej na temat jego działalności. Wypowiedzi mieszkańców są porażające, nikt go o to nie posądzał. Tomasz Sekielski po raz kolejny wywołał burzę w polskich mediach. Ujawnienie sprawy księdza Arkadiusza Hajdasza, posądzanego o molestowanie nieletnich, wstrząsnęło mieszkańcami gmin, w których duchowny pełnił funkcję proboszcza. Piotr Barejka z Wirtualnej Polski udał się do miejscowości Chwaliszew, województwo wielkopolskie, aby dowiedzieć się czegoś więcej od mieszkańców. Tomasz Sekielski obnażył kolejny przypadek pedofilii w kościele. Porażająca relacja sołtysa. Jedną z osób, z jakimi przeprowadzono wywiady, jest sołtys Chwaliszewa, Stanisław Zimny. Okazało się, że wszyscy chwalili proboszcza za jego działanie w parafii. Organizował życie parafii i dobrze zarządzał parafialnymi pieniędzmi, przeznaczając je na remonty świątyni. Miał również świetne kontakty z mieszkańcami, przez co kościół zawsze był pełen wiernych. Okazało się, że nikt nie wiedział o jego występkach. Myśmy o tym nic nie wiedzieli. Przecież on wygrał konkurs w gazecie, w Głosie Wielkopolskim na najlepszego proboszcza. Ja nie słyszałem, żeby ktoś o nim źle mówił. Później, jak go zdjęli z probostwa, to się zaczęło różne takie opowiadanie. On do nas z Januszowa przyszedł. Przecież ci mieszkańcy do niego przyjeżdżali. Szanowali go stamtąd. Przy umierających ludziach nikt się nie modlił jak on, mówił wyraźnie poruszony sołtys, w który nie mógł ukryć łez w rozmowie z Wirtualną Polską. Mieszkańcy nie dowierzali w to, co słyszą, inaczej go pamiętali w filmie Zabawa w chowanego. Ofiary księdza Arkadiusza, do których dotarł Tomasz Sekielski, przyznały, że molestował ich, gdy były dziećmi. Gdy sprawa trafiła do kurii, odwołano go z funkcji proboszcza i przeniesiono. Nikt jednak nie wiedział, dlaczego podjęto taką decyzję. Podejrzewano, że może być chory, lub po prostu była taka decyzja kurii. Dwa. Do dziś w miejscowościach, w których ksiądz Arkadiusz Hajdasz jest ciepło wspominany. Jednak jak zaznacza Piotr Barejko z Wirtualnej Polski, w rozmowach z mieszkańcami dowiedział się, że są dwa obrazy proboszcza. Jeden wspomina go jako osobę ciepłą, zaangażowaną w życie wsi, a drugi księdza, który ma na sumieniu molestowanie nieletnich. Prymas Polski. Źródło: Wirtualna Polska.